Kutnowscy policjanci podsumowali rok 2019. W 2019 roku stwierdziliśmy więcej przestępstw, to jest 1978 przy 1894 w 2018 roku, przy czym osiągnęliśmy ponad 77% wykrywalności. To jest o prawie 2% więcej niż w roku ubiegłym. Wykrywalność tzw. siedmiu kategoriach są to kategorie przestępstwa najbardziej uciążliwe dla społeczeństwa, takie jak bójki, pobicia, kradzieże czy kradzieże z łamaniem, wzrosła o ponad 5,5%. Podsumowując bezpieczeństwo w ruchu drogowym, komendant na odprawie podkreślił, że spadła liczba wypadków drogowych. W 2018 roku odnotowano 212 takich zdarzeń, natomiast w ubiegłym roku 189. Na drogach w minionym roku zginęło o 39% mniej osób. Myślę, że to jest bardzo ważne. Jest to o 7 osób mniej niż w 2018 roku. Rośnie natomiast liczba zatrzymanych pijanych kierowców przez policjantów ruchu drogowego. W 2018 roku było ich 286, zaś w 2019 331. Podczas odprawy rocznej podsumowano również roczne funkcjonowanie krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W ubiegłym roku w powiecie kutnowskim wpłynęło za pośrednictwem mapy zagrożeń 4129 zgłoszeń, z czego 1931 okazało się potwierdzonych, a ponad 34% zgłoszeń zostało wyeliminowanych. Komendant Powiatowy Policji w Kutnie również zwrócił uwagę na wiele inicjatyw, które były podejmowane w zeszłym roku przez Kutnowską Komendę w zakresie profilaktyki społecznej. Oczywiście zapewnił, że będą one kontynuowane w bieżącym roku i zwrócił uwagę na wiele pozytywnych postaw policjantów poza służbą, które przyczyniły się wielokrotnie do ratowania ludzkiego życia czy zatrzymania sprawców przestępstw.